Puszczu, co będziemy robić dziś w nocy? To co zwykle, Pinki. Próbować zdobywać świat. Aktor lubi partnera, bo ma reakcję, może coś zaproponować. W dubbingu teraz, kiedy gram sam, no nie mam partnera, mam mikrofon, obraz i tekst. I no oczywiście reżysera, który podaje wskazówki. Oczywiście lepiej byłoby, żeby mieć partnera, ale to jest specyfika dubbingu. Nie ma partnera i już. To nie jest ani nic złego, ani dobrego. Tak jest i już. Dzień dobry. Chciałbym nabyć knajpę pod tłustym krabem, którą ma pan tam na... zniknęła? Nic z tego. Właśnie mi przed sekundą poszła. Mam natomiast tę lekko używaną budę do taco. Najczęściej to są... To też wynika gdzieś tam z warunków niewątpliwie głosowych. Mam niski głos, bas naturalny. Więc jeżeli są to postacie, to są to postacie raczej złe. To Pinki jest i mózg, to Pinki jest i mózg. Niski to geniusz, wysoki, no cóż. Jedno z najważniejszych takich dla mnie przeżyć zawodowych w dubbingu. No bo duża postać do fantastycznego filmu rysunkowego, serialu. Abraham Lincoln reprezentuje to, o czym Amerykanie niestety powoli zapominają. Wiem, bokobrody! Nie przerywaj mi, Pinki. Producentem tego serialu był Steven Spielberg i zapraszał tam bardzo ciekawych scenarzystów i niektóre pomysły były wręcz karkołomne, fenomenalne. Zróbcie wolne przejście. Przepuśćcie najpierw wielkiego wyzwoliciela. Ej, gdzie się uczyłeś prowadzić? Prowadziłem gęsie pióro po papierze. Zdarza się, muszę przyznać, że zdarza się, że ktoś gdzieś tam odkryje, że ja grałem tego Muszczka i robi się aferę. A, Darek, ty grałeś Muszczka, ale fajnie, pamiętam. Ich mózgi drąży myśl, jak zdziałać, aby mysz rządziła. Rządziła już od dziś. No. Pinki i mózg. To był serial, o którym mogę powiedzieć dużo dobra. Ja chcę deskę klozetową. Ja chcę deskę klozetową. Ja chcę deskę klozetową. Ja chcę deskę klozetową. Ale... O, jeść, jeść. Oczywiście, on tak mówił, prawda? Dobre to. Zgniłe, chcesz trochę? Nie, chcę deskę klozetową. Zbyszek Strzyński grał, oczywiście. Och, miał dużo gadania, dużo, miał dużo kwestii. Ja cię tu przyprowadziłem. Ja obudziłem cię rano. Jestem mniejszy od ciebie. Kiedyś też byłem mały. Ja miałem mocno uproszczone zadanie, bo pies był po prostu głodny. Jedyne, co praktycznie mówił, to jeść, jeść. Franio i Benio patrolują teren. Ciekawe, komu dzisiaj pomogą. Czy to będzie Jaś? Albo Mysia. O, a może Grześ? Tę bajeczkę bardzo miło wspominam i ją pamiętam rzeczywiście, bo dużo było tych odcinków. Komu bracia Koala pomogą dzisiaj? Zdarzyło mi się, kolega był ze swoją córeczką wtedy, 4-5-6-letnią, malutką. I powiedział, Darek, moja córka bardzo lubi oglądać i tu padło właśnie Franio i Benio. Jakbyś powiedział, znam dwie kwestie. Ja mówię, dobra. Wziąłem ją tak, słuchaj, wiesz, że Franio i Benio patrolują teren? Jak sądzisz, komu dzisiaj pomogą? I ta dziewczynka, oczy jak monety, nie potrafiła odnaleźć się w tym wszystkim. Jak to, przecież to w telewizji, a teraz tu. I powiem, taka strapiona schowała się za tatusia, zawstydzona, wystraszona. Urocze to było, urocze. Droga wolna, szybko! Łatwo ci powiedzieć. Auć. To jeszcze był ten moment, kiedy graliśmy właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, partnerowaliśmy sobie, bo graliśmy razem przed mikrofonem. Naciągnąłem sobie ścięgno. Ja się chyba zastrzelę! Czułem, że to się tak skończy! Przez tego niewydarzonego żółwia zginiemy jak amen w pacierzu! Miecie grał żabę. Cudownie. Wojtek, no i ja grałem. Grałem żółwio. Ej, podaj do mnie! Ta zabawa trwa trochę za długo! Ten moment, kiedy w trójkę graliśmy w tej bajce, być może to stworzyło taką wyjątkową atmosferę, że to naprawdę wyszły fajne postacie. Bardzo wyraziste i takie barwne. Jestem generał Pandemonium, najokrutniejszy i najsławniejszy żołnierz niezwyciężonej armii. Twoja mama wie, że jesteś w knajpie? Och,
Z Krykiem Baksem pamiętam, że zrobiłem nawet dużo. Już od dawna nie gram w koszykówkę. Już od dawna nie gram w koszykówkę. Wtedy takim osobą odpowiedzialną za ten film był taki producent, przyjechał ze Stanów. I on, jego zadaniem było przełożenie idealnie naszego języka polskiego na kwestie amerykańskie. Co jest oczywiście karkołomne, bo to jest zupełnie dwa różne języki są przecież. Inne emocje, inne akcenty. I męczyliśmy się strasznie. Pamiętam, że tam jedna kwestia była robiona po nie wiem, godzinę, dwie godziny, trzy godziny. To była praca fajna, twórcza, bo czegoś człowiek się dowiaduje, ale w sensie takim czasochłonnym to dalibyśmy sobie chyba radę bez tych dziwnych wskazówek. Tundersztyc oświadczył, że przestał być zły. Podpisał nawet przysięgę. Przestaje być zły, którą dołączył do podania o pracę w agencji. Odrzuciliśmy jej od razu, ponieważ nie jest zwierzęciem, ale wyszło na jaw, że był adoptowany przez oceloty, co czyni z niego w oczach prawa ocelota. Gram tam bardzo charakterystyczną postać tego szalonego pułkownika, czy majora. Wybacz tę sytuację, agencie P, ale Dundersztyc podczas swojego okresu próbnego będzie pod twoją opieką. Pokaż mu co jak i na chwilę nie spuszczaj z oka. I musisz zrobić to i to i to. Agencie P? Tak, jest taka kwestia. Agencie P, Dundersztyc znowu coś kombinuje. I tu wymyślę jakąś historyjkę, wiesz co masz robić. Dzieciństwo me w Australii, wspominam nie raz. Tam pilnowałem stada owiec długi czas. Całą noc stałem sam, nie myśląc o śnie, bo dingo wśród skał zęby szczerzył swe. Złego psa, oczywiście. Oczywiście, że złego psa. Albo dużego jakiegoś psa. Niewątpliwie taka rola była. Proszą mnie i błagają, nie daje to nic, bo wraz z moją ukochaną muszę być. Miłosną, tęskną pieśń do księżyca wyć. Yeah. Moi znajomi, którzy grają w gry bardzo często, no na tyle często, że mogę powiedzieć, że bardzo często mówią mi: o Darek, słyszałem cię w tym i w tym i w tym, a ja robię dziwną minę, że nie pamiętam. Ale ostatnio wiem, że, bo dostałem dużo sygnałów i z telefonów i przy okazji spotkań też dostawałem wyraźne sygnały. W Wiedźminie między innymi taką wyrazistą postać podobną zagrałem, pan Lustro. Rzeczywiście mam słabość do czasu. Kiedy nad nim panujesz, możesz robić różne ciekawe rzeczy. Na przykład dosypywać świństw do zupy ludziom, których nie lubisz. Ale jeszcze w kilku grach komputerowych takie solidne, duże naprawdę role też popełniłem. Tytułów nie pomnę, proszę wybaczyć, ale rzeczywiście wiem, że w tych grach komputerowych, które są coraz większym rynkiem i ludzie w to grają, ludzie doceniają, rzeczywiście już no, sporo też ról wykonałem. Ale oczywiście tytułów nie pomnę. Sam nie wiem, dalekie to od świątecznego nastroju. Larch, oczywiście. Ach tak, piękna postać. Bardzo charakterystyczna. No, i jak było? Fajnie. Skutek ćwiczeń różnych różniastych i naturalnych predyspozycji mam ten dość niski głos. Ale można jeszcze technicznie go obniżyć, trochę go tak zabrudzić. Troszeczkę tak pozornie go obniżyć. Oczywiście można też to zrobić technicznie na komputerze, ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, żeby to był naturalny ludzki głos. Ile tu różnych rzeczy. Gdzieś musi być bandaż. Aha! Świetnie! Jest! No, słoń Benjamin! Przecież słoń Benjamin, kilkadziesiąt odcinków, jako oczywiście słoń Benjamin. Na cześć Benjamina! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Turu! On robił turu! Więc już zrobił. Śmiać się na zawołanie trzeba umieć, prawda? To nie jest coś oczywistego. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że śmiać się trzeba i synchronicznie, i wystarczająco długo. jeszcze Darek ciągnie, jeszcze słyszę w słuchawce. To nie jest takie proste, ale to się da przy odpowiedniej zastosowaniu odpowiednich technik.